W każdym razie na pewno nie było tak, że ona była przetrzymywana przez kolejny dzień albo pół dnia. Nie, raczej nie. 12 lat temu Samantha szła samotnie poboczem drogi łączącej Kluczbork i Opole. Na tej trasie wsiadła do czyjegoś samochodu. Do domu już nie wróciła. Rok później, pomimo ogromnego nakładu pracy, śledztwo zostało umorzone. Jednak wciąż jest nadzieja na rozwiązanie tej zagadki. Nad sprawą pracują obecnie policjanci z opolskiego Archiwum X. Pojechałem do Opola, aby z nimi porozmawiać. Uświadomiłem sobie, z jak wielkim zaangażowaniem działają i jak bardzo zależy im, aby sprawca trafił za kratki. Tak, możemy zobaczyć. No. Dawaj. Ale faktycznie zupełnie inaczej się tę sprawę postrzega, jak się jest w tym miejscu, jak się widzi, bo jak sobie próbowałem to znaleźć na Google Mapsach, ale nie dało się, bo to była za mało precyzyjne. Funkcjonariusze pokazali mi wszystkie miejsca ważne dla tego śledztwa. Powiedzieli o swoich ustaleniach. Rozmawialiśmy o najbardziej prawdopodobnych hipotezach. Właściwie to się trochę kłóci z tą teorią, że ona nie szła w jakimś konkretnym, do konkretnego miejsca. Bo chciała pospacerować, zrobić na złość mamy. Czy za wszystkim stoi osoba z lokalnej społeczności? A może dziewczyna wsiadła do przypadkowego samochodu lub została porwana? Mamy wiele elementów tej układanki. Mamy także kilka kluczowych dowodów. Brakuje właściwie tylko jednego. Nazwiska sprawcy. Lub nazwiska przynajmniej jednej osoby, która tej nocy była razem z nimi w samochodzie i widziała, co się stało. Od 12 lat są związani tajemnicą. Tajemnicę jest bardzo trudno nieść w życiu. To jest bardzo duże obciążenie. Ja nazywam się Marcin Myszka, a to podcast Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Proszę przejść. Podchodzę i tłumaczę. Dobrze. Moją obecność w Opolu rozpocząłem od wizyty w prokuraturze okręgowej. Tam spotkałem się z prokuratorem, rzecznikiem Stanisławem Barym. Trochę mi zajmie, zanim podłączę sprzęt. Jasne. Będzie czas na jakieś omówienie. Napije się pan czegoś? Nie. Nadal każda z tych hipotez jest prawdopodobna. Weryfikowane w toku śledztwa były również takie hipotezy, że przestępstwa dokonała osoba, która opuściła zakład karny i była uprzednio karana za tego rodzaju przestępstwa, ale tego typu działania nie doprowadziły nas na trop. Weryfikowaliśmy sprawy z terenu Polski o podobnym modus operandi, gdzie ofiary były uśmiercane w taki sam sposób jak Samantha. Sprawdzono także podobne sprawy z Europy. Próbowano znaleźć jakiekolwiek powiązania. Czy szukano zatem seryjnego mordercy? W tego rodzaju sprawach taka hipoteza zawsze jest brana pod uwagę. W Opolu, jak i w okolicy, w ostatnich latach nie doszło do żadnego podobnego przestępstwa. Żadna z młodych dziewczyn lub kobiet nie zniknęła w tajemniczych okolicznościach. Nie ma więc wyraźnych sygnałów, które mogłyby wskazywać na działanie seryjnego sprawcy. Historia Samanty często jest łączona z zaginięciem Moniki Kobyłki, do którego doszło rok później w zupełnie innej części kraju. Doszukiwano się podobieństw. Obie dziewczyny były w zbliżonym wieku. Zniknęły niedaleko swojego domu. Pochodziły z niewielkiej miejscowości. Nie wiemy, co stało się z Moniką. Do dziś jest uznana za osobę zaginioną. A skoro nie odnaleziono jej ciała, trudno o oficjalne połączenie obu śledztw. Niemniej jednak wątek ten także był przez śledczych sprawdzany. Wróćmy jednak do sprawy Samanty. Porzucone przy drodze leśnej ciało oraz miejsce, w którym je odnaleziono, dostarczają wielu ważnych wskazówek. To miejsce mogło zostać wybrane przypadkowo przez sprawcę. Są to rejony kompleksów leśnych, gdzie jednak że prowadzą drogi asfaltowe, sieć dróg jest dość gęsta. Nawet osoba nieznająca tych terenów mogła tam bez problemu trafić, zjeżdżając z drogi krajowej nr 45 w odpowiednim momencie i zjeżdżając w las utwardzoną drogą i tam porzucić zwłoki. I wjeżdżamy już w ten zalesiony teren. Zaczyna się robić mrocznie, przyznam. Tak, gdzie jest teraz ten zjazd? Się zastanawiam. Pomimo tego, że byłem na miejscu zbrodni już kilka godzin wcześniej z policjantami, teraz mam mały problem z odnalezieniem prawidłowej drogi. Dodałem tę pineskę, aczkolwiek dodałem ją, jak byliśmy już w drodze.
Był chyba zjazd jakiś numer 5, z tego co pamiętam. To to miejsce, dobra. A widzę, samochód pani już stoi. Dzień dobry. Marcin. Spotykam się z Anną Włodarczyk, wykładowczynią WSB Merito Opole, psycholog, która przygotowywała do sprawy specjalistyczną opinię. Zapewne niejednokrotnie słyszeliście o profilowaniu i o tym, jak pomocna może być ta dziedzina. Anna Włodarczyk przygotowała profil nieznanego sprawcy przestępstwa. Oboje uznaliśmy, że pomimo późnej pory powinniśmy się spotkać właśnie tutaj. Rozmowa w miejscu, w którym doszło do zbrodni, pozwala na lepsze zobrazowanie całej sytuacji. Ponadto miejscowość Ładza, przy której odnaleziono ciało, znajduje się niemal dokładnie w połowie odległości, która nas tego wieczoru dzieliła. To było dla nas bardzo ważne wydarzenie i śledziliśmy mocno, co się dzieje. I w momencie, kiedy dzisiaj tutaj stoję trochę z innej perspektywy, to tak sobie myślę, że te drzewa nie jedno widziały tutaj, ale myślę, że to, co by mogły mówić, to by dużo mogły zdradzić. Ale też może to zdradzić osoba, która wtedy była. Samantha miała 16 lat. Razem z matką, ojczymem oraz rodzeństwem mieszkała w Jasieniu, wiosce położonej 40 km na północny wschód od Opola. Chodziła do trzeciej klasy gimnazjum. Wielkimi krokami zbliżało się zakończenie roku szkolnego. W życiu dziewczyny zacząłby się nowy etap – rozpoczęcie nauki w szkole zawodowej. Samantha chciała zostać fryzjerką. Możemy powiedzieć, że była to dziewczyna o dwóch obliczach. W rodzinie uchodziła za spokojną i skrytą. Z kolei w kręgu bliskich znajomych miała nieco więcej odwagi. Była koleżeńska, otwarta i ogólnie lubiana. Często opiekowała się swoim młodszym rodzeństwem. Nie piła, nie paliła i nie zażywała narkotyków. Nawet jeżeli pojawiały się takie próby, to na zasadzie młodzieńczych eksperymentów. Pojedyncze, okazjonalne sytuacje. W ostatnim czasie można było dostrzec w niej pewne zmiany. Zaczęła przykładać większą uwagę do swojego wyglądu, tak aby prezentować się bardziej kobieco. Była przecież w okresie dojrzewania. Często za pośrednictwem internetu i telefonu korespondowała z nowo poznanymi osobami. To była dziewczyna, która potrzebowała mieć takiej uwagi, uważności, ona tego poszukiwała. Poszukiwała głównie też u chłopaków, mężczyzn, dla niej to było takie dosyć ważne. Z łatwością też nawiązywała kontakty raczej z rówieśnikami, to nie było dla niej trudne. Przez internet, ale też i twarzą w twarz. Choć w szkole była uważana za osobę dosyć gdzieś tam osamotnioną, miała tam z przyjaciółki, ale też zawsze uciekała gdzieś tam na przerwach do komputera i na różnego rodzaju czaty, więc tam gdzieś poznawała też osoby różne. Weryfikowana była kwestia posługiwania się przez Samantę telefonem. Z ustaleń, które zdołano poczynić, wynika, że dziewczyna korzystała z 4 kart SIM. Te karty SIM oczywiście zostały zbilingowane. Uzyskaliśmy dane o połączeniach z tego telefonu. Dziś posiadanie 4 numerów telefonu i częste zmiany kart różnych operatorów może niektórych zdziwić. Jednak ja dobrze pamiętam te czasy. W 2011 roku połączenia w tej samej sieci były o wiele tańsze. Niekiedy bardziej opłacało się nawet kupić starter z nowym numerem telefonu, niż doładować konto z poprzednim numerem. Możliwe, że Samantha korzystała z tych opcji, aby być w stałej łączności ze znajomymi i płacić za to jak najmniej. Czynności, które przeprowadzone zostały w tym zakresie, prowadziły do takiego wniosku, że były tylko kontakty na odległość. Nie pojawiły się żadnej informacji, aby dochodziło do spotkań Samanty z osobami, z którymi korespondowała. Internetowe znajomości od jakiegoś czasu niepokoiły matkę Samanty. Kobieta sprawdzała, z kim jej córka utrzymuje kontakty i jeżeli uznawała, że któraś z tych osób jest podejrzana lub różnica wieku jest zbyt duża, starała się interweniować. Przez to w domu często dochodziło do sprzeczek. Samantha od jakiegoś czasu potajemnie korzystała z telefonu komórkowego, na którego nie miała pozwolenia. W sobotni wieczór 11 czerwca 2011 roku dowiedziała się o tym jej matka. Natychmiast odebrała córce telefon. Dziewczyna była wściekła. Wskazówki zegara wskazywały na 23.
Samantha i pozostali domownicy byli już w piżamach i szykowali się do snu. W pewnym momencie 16-latka przebrała się z piżamy w pierwsze lepsze ubrania i postanowiła wyjść. Wcześniej poprosiła jeszcze siostrę, aby ją kryła przed mamą, ale tylko przez 5 minut. Po tym czasie miała powiedzieć o jej wyjściu. Wychodząc z domu nie zabrała ze sobą torebki, portfela, dokumentów czy pieniędzy. Nie zrobiła też makijażu. Wyglądało więc na to, że planuje wrócić za chwilę. Wiem, że ona przed śmiercią odbyła stosunek seksualny, ale na dobrą sprawę też nie możemy mieć pewności, że nie została do tego zmuszona, bo przecież nawet jeżeli nie było jakichś zadrapań czy czegokolwiek, to mogli ją zmusić w jakiś inny sposób przecież do tego, prawda? Więc może pod wpływem impulsu alkoholu postanowili no, to zrobić, a potem sobie uświadomili, że przecież wróci do domu, może ich znała i puści to dalej i jeden z nich zdecydował się tak to zakończyć. Po wyjściu z domu widziało ją jeszcze kilka osób i dzięki relacjom tych świadków znamy przybliżony czas, w którym Samantha mogła spotkać swojego oprawcę. Wrócimy do tego wątku w dalszej części materiału. W poniedziałek 13 czerwca 2011 roku, około 7, jadący rowerem pracownik leśny dostrzegł za nasypem przy drodze zwłoki. Szybko ustalono, że jest to zaginiona nieco ponad dobę wcześniej Samantha. I to już tu? To już tu. Tak, już nie. Myślałam, że to gdzieś trzeba wjechać nie. w głębi. No właśnie, że nie. Na miejsce, w którym odnaleziono ciało, przyjeżdżam z policjantami z opolskiego Archiwum X. Takie dosyć wysokie. I to właśnie głosy tych funkcjonariuszy czasami usłyszysz w tle moich wypowiedzi. Czyli tutaj ją odnaleziono. Jestem trochę, przyznam, zaskoczony, bo z tych medialnych doniesień czasami pojawiała się informacja, że to było gdzieś na poboczu. Bardzo, że to musiała być osoba lokalna, która dobrze zna ten teren, a tak naprawdę wcale nie, bo to jest zaraz przy zjeździe z tej głównej drogi. Miejsce znajduje się między Ładzą i Popielowem, zaraz przy zjeździe z drogi łączącej te dwie miejscowości. Od Jasienia to jakieś 35 kilometrów. Dlatego mamy pewność, że ktoś musiał przywieźć tutaj Samantę samochodem. Tutaj też co chwilę jeżdżą samochody, więc ja jestem tu pierwszy raz w życiu. Jeżeli chciałbym znaleźć ustronne miejsce, to nie miałbym problemu, żeby tutaj trafić. Oczywiście, no, wybrałbym przypadkową drogę, ale wcale nie musiałbym znać topografii tego terenu. Ciało leżało twarzą do ziemi. Samantha miała na sobie kompletne ubranie, w którym wyszła z domu. Zwłoki nie były obnażone. Jedynie lekko zaciągnięta bluza odsłaniała kawałek gołych pleców. Na głowie miała mocno zaciągnięty kaptur. Pokusiłabym się na interpretację, że jeden z mechanizmów działania obronnych przy znajomości ofiary, czyli takie zanegowanie trochę kontaktu z nią. Ponownie opowiada psycholog, profiler Anna Włodarczyk. Czyli jakby to nie ja, to nie ona, to co się wydarzyło. No, jeżeli nie znam kogoś, to nie mam żadnego interesu, bo ta twarz jest mi nieznajoma. Natomiast jeżeli znam, a tu wiem, co dokonałem i wiem, że to jest zabójstwo i być może, że to był tylko jeden, jedyny raz u tego sprawcy, że być może to się nigdy nie pojawiło. Jeżeli sprawca chciałby ukryć ciało, to mógłby to zrobić bez większego trudu. Obok znajdował się duży nasyp popiołu, w którym mógł próbować je zakopać. Jak to w lesie, wszędzie mnóstwo gałęzi, które także mogły posłużyć do przykrycia. W tej okolicy nie brakowało też innych pobocznych leśnych dróżek, w które rzadko kto zagląda. Żadnych tych czynności asekuracyjnych sprawca czy sprawcy nie podjęli. Było za nasypem, więc w jaki sposób one były odsłonięte od tej drogi tutaj leśnej? Nie było ich widać bezpośrednio, trzeba było trochę wejść, żeby je zobaczyć. Ale one nie były ani w głębieniu w jakimś, ani za krzakiem, gdzie tych krzaczków trochę wtedy było. Samantha najprawdopodobniej zginęła ponad 30 godzin przed odnalezieniem ciała. Przypomnijmy, zwłoki odkryto o 7 w poniedziałek. Ostatni raz jako żywa widziana była przed północą w sobotę, czyli 32 godziny wcześniej.
Wyglądało więc na to, że straciła życie niedługo po tym, gdy wsiadła do czyjegoś pojazdu. Nad ranem. W każdym razie na pewno nie było tak, że ona była przetrzymywana przez kolejny dzień albo pół dnia. Nie, raczej nie. W chwili śmierci miała na sobie ciepłą bluzę z charakterystycznym misiowym, polarowym podszyciem. To dosyć ważny szczegół, zapamiętaj go, bo za chwilę do tego wrócimy. Miał w sobie dużo determinacji, by w sposób okrutny pozbawić życia ofiary, spowodować jej śmierć. Opowiada rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu, prokurator Stanisław Bar. Dość powiedzieć, że rana cięta szyi była bardzo głęboka, a sprawca najprawdopodobniej, gdy nóż sparł się o kość, o okręgi szyjne, ponowił cięcie, musiał wycofać nóż i ponowić cięcie, tak by dokończyć je. I to wskazuje na dużą dawkę emocji towarzyszących temu czynowi, a jednocześnie determinacji, by dopełnić tego okrutnego czynu. Duża przypadkowość, trochę mogła być dużo chaosu. Ja też nie wykluczam, że tam mógł być i alkohol, trochę pod wpływem i narkotyków mogły być te osoby, że to było działanie szybkie, takie bardzo pod wpływem dużych emocji, zresztą rany zadane wskazują na to, że tam było bardzo dużo siły i agresji. Wiemy, że zanim sprawca posłużył się nożem, dziewczyna była duszona. Najpewniej podczas cięcia była już nieprzytomna. Tak, tutaj jest brak krwi w drogach oddechowych, może na to wskazywać, że zostało najpierw dokonane uduszenie, a potem dopiero została zadana cięta, bardzo głęboka cięta rana na szyi. Komu i czym zawiniła? Jeżeli doszło do zabójstwa, sprawca musiał mieć przecież jakąś motywację. Tutaj nie mamy do czynienia z wymuszeniem i z gwałtem. Też nie ma, nic nie wskazuje na to, żeby ona się broniła. Nie ma śladów jakiegoś użycia siły do tego aktu seksualnego, że to raczej było dobrowolne i nie wygląda na to, żeby to był jakiś zbiorowy seks, tak? Nie ma śladów szarpania się, nie ma porozrywanych, że tam do gwałtu, nie możemy powiedzieć, że doszło do gwałtu. Mogły być jakieś zdjęcia, mogło dojść do jakiegoś zastraszenia. Ona mogła też powiedzieć, że coś powie i ujawni. Jest duże prawdopodobieństwo, że do tego kontaktu seksualnego doszło za porozumieniem dwóch stron, natomiast coś się potem zadziało. Tło ekonomiczne także nie wchodzi w grę. Tego wieczoru Samantha nie miała przy sobie przecież żadnych drogocennych przedmiotów. Głównie tło emocjonalne, czyli musiał być ktoś, kto ją znał, ktoś z kim się znała. To już zakłada to tło. Faktem na pewno jest to, że przyjechali tu autem. Na pewno doszło do jakiejś kłótni, do jakiejś sprzeczki, do jakiejś wymiany zdań, które komuś się coś nie spodobało. Ale niezależnie od tego motywu, takie istnieje duże prawdopodobieństwo, że sprawca pochodził ze środowiska zbliżonego do ofiary i prawdopodobnie widywał ją lub znał nawet wcześniej. Poza przecięciem szyi, na ciele znaleziono także inne, mniejsze skaleczenia. Rana kłuta prawego policzka, przecięcie na prawej dłoni, czy otarcie naskórka na twarzy, szyi i klatce piersiowej. Mogą świadczyć o takiej dynamice też tego zdarzenia, że ona gdzieś tam wcześniej jednak próbowała się. Być może była wytargana w jakiś sposób z tego auta, tak? Być może już gdzieś tam nożem była gdzieś jej grożona. Natomiast niedaleko ciała odnaleziono także but Samanty. Leżał kilka metrów dalej, w rowie przy drodze. To może świadczyć, że sprawca działał w dużym pośpiechu. Chciał jak najszybciej pozbyć się ciała i odjechać. To mógł spaść, jak oni przeciągali to ciało? Tak. To też robili to w takim pośpiechu, że nawet nie zwrócili uwagi, bo pewnie też tego może buta by wzięli, żeby się nie rzucał w oczy. Nie było im to do niczego potrzebne. Oni tak zdawali sobie sprawę, że to zostanie szybko odnalezione. Ciała, no to po co zabierać? Chcieli ją jak najszybciej wyrzucić, żeby mieć po prostu problem z głową. W doniesieniach medialnych, z którymi zapoznałem się przed przyjazdem do Opola, często pisano, że miejsce odnalezienia ciała najpewniej nie było miejscem zabójstwa, a miała na to wskazywać zbyt mała ilość krwi. Takie wnioski wyciągnięto na pierwszym etapie śledztwa. Okazuje się jednak, że po 12 latach od zdarzenia policjanci, jak i pani profiler, nie są co do tego przekonani. Możliwe, że ta misiowa bluza, o której wcześniej wspomniałem, wchłonęła większość wypływającej krwi, a reszta wypłynęła na leśne podłoże.
Poza tym, tak na zdrowy rozsądek, dlaczego sprawca miałby wywozić martwe już ciało właśnie tutaj, skoro i tak zdawał sobie sprawę, że szybko zostanie odnalezione? Dojeżdżając do Ładzy, musiał minąć wiele innych zjazdów, w których już wcześniej mógłby się pozbyć zwłok. A są także inne ślady, takie jak między innymi plamy opadowe, które nie wskazują na to, aby zwłoki były przewożone. Możemy więc śmiało założyć, że to właśnie przy tym leśnym zjeździe Samantha straciła życie. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono pewien ważny ślad, dowód, który w tym śledztwie jest kluczowy. Na odzieży, na wymazach pobranych z ciała ofiary udało się zabezpieczyć materiał genetyczny, udało się biegłym wyekstrahować dwa profile genetyczne, które zostały zarejestrowane w bazie genom. Jeżeli więc uczestnik tej zbrodni popełni kiedyś inne poważne przestępstwo i jego profil genetyczny zostanie zabezpieczony i wprowadzony do bazy genom, to system poinformuje, że ten człowiek ma związek ze sprawą z 2011 roku. Mamy bardzo konkretny dowód, bardzo konkretny ślad. Ogniwo, które potrafiłoby, dzięki któremu bylibyśmy w stanie powiązać z osobami, co najmniej które miały kontakt z Samantą tuż przed śmiercią. Z tym, że tutaj trudno jest powiedzieć, czy sprawca mógł dokonać aktu seksualnego, czy mogło dojść do aktu seksualnego ze sprawcą, bo to nie jest powiedziane, że sprawca równa się osoba, która współżyła z Samantą. Niewątpliwie jednak jest to profil genetyczny mężczyzny, który uczestniczył w tym zdarzeniu i tej nocy był na miejscu zbrodni. Warto zaznaczyć, jak potężne jest to narzędzie. Jeżeli w sprawie pojawi się mężczyzna, który zdaniem śledczych może mieć związek ze śmiercią Samanty, wystarczy pobrać od niego próbkę i wprowadzić ją do bazy, a system poinformuje, czy to osoba, której profil zabezpieczono na miejscu zbrodni. W takiej sytuacji będziemy mieć pewność i niezbity dowód, że ten człowiek był przynajmniej świadkiem tego zdarzenia. Oczywiście, to może być pewnego dnia, może się okazać, że w genomie zostanie zarejestrowany profil genetyczny identyczny z jednym z tych dwóch, które mamy ustalone w tej sprawie. To się może zdarzyć każdego dnia. Przez lata dookoła tej sprawy pojawiło się kilka nieścisłości, które powinniśmy teraz doprecyzować. Jedną z nich jest informacja o wykrytym w ciele Samanty alkoholu. Pojawiały się przypuszczenia, że przed śmiercią mogła uczestniczyć w jakiejś zakrapianej imprezie. Zresztą, taką wersję mogliśmy zobaczyć w inscenizacji przygotowanej przez magazyn kryminalny 997. Sprawa Samanty pojawiła się w programie w marcu 2018 roku. Trudno powiedzieć, żeby to było stężenie, które by pozwalało na tego rodzaju sformułowania. Istotnie wykryto alkohol, niemniej jednak pojawienie się alkoholu we krwi jest też procesem samoistnym na skutek procesów, które zachodzą w ciele po śmierci. Takie stężenie niewielkie może się pojawić. Wydaje się więc, że gdyby dziewczyna wypiła chociaż jedno piwo, wynik byłby zupełnie inny. Mamy jednak pewność, że nie zażywała żadnych nielegalnych substancji, ani nikt nie podał jej trucizny. To wykluczyły badania toksykologiczne. W 2011 roku tą zbrodnią żyły wszystkie media w kraju, ale z czasem, po umorzeniu śledztwa, sprawa ucichła. Ten stan trwał aż do 2018 roku, kiedy to przez portret pamięciowy opublikowany przez policję media wróciły do tej historii. Wizerunek przedstawiał łysego mężczyznę, który, jak donosił komunikat, mógł mieć związek ze zdarzeniem. Choć dziś funkcjonariusze, dziś zajmujący się tą sprawą, stoją na stanowisku, że to nie było dobre posunięcie, a to z tego względu, że informacje były mocno niepewne i niekoniecznie musiały, zachodzą duże wątpliwości, że na pewno dotyczyły one sprawcy przestępstwa. Jakiś czas przed jej śmiercią w sieci ona opublikowała to zdjęcie takie. Tak, takie mroczne. Widział pan to zdjęcie? Widziałem. I mroczne ja na przykład zdjęcie. Pomimo, że w tym środowisku się obracam i też mam znajomych, którzy się bronią białą interesują, to nigdy nie widziałem, żeby ktoś takie zdjęcie wrzucał ani teraz, ani w młodości, więc bo to nie jest typowe. Ona się tym nie interesowała.
Pojawia się pytanie, czy opublikowane przez Samantę na krótko przed swoją śmiercią zdjęcie mogło mieć jakiś związek ze zbrodnią. Widzimy na nim, jak dziewczyna z groźnym wzrokiem wpatruje się w obiektyw, a w ręce trzyma długi nóż. Czy chciała komuś w ten sposób zaimponować? Czy w ten sposób zainspirowała swojego późniejszego oprawcę? Tym bardziej, że to była chyba jedna taka mroczna fotografia. Ona nie miała takiego stylu, że wrzucała takich podobnych zdjęć więcej. Nie, to jedno takie i to... Pomysł na wykonanie fotografii pojawił się niespodziewanie. Pewnego razu, może w wyniku nudy, Samantha poprosiła siostrę o zrobienie zdjęcia. Zapozowała, a później opublikowała fotografię na swoim facebookowym profilu. A gdzie mieszkała ta pani, która zauważyła ten samochód? Policjant wspomniał o świadku. To kobieta, która w noc zabójstwa Samanty była w ładze na grillu. W pewnym momencie wyszła przed dom, aby zapalić papierosa. Jej uwagę przykuły wyłaniające się z ciemnej drogi światła pojazdu zbliżającego się w jej kierunku. A, czyli widziała, że tą drogą, którą my się teraz przemieszczamy, co dokładnie powiedziała? Czy zapamiętała kolor auta, fragment rejestracji lub jakieś charakterystyczne szczegóły? Policjanci nie chcą zdradzać wszystkiego, ale jeżeli nałożymy tę sytuację na naszą oś czasu, to element tej układanki pasowałby idealnie czasowo z momentem wyjścia Samanty z domu. Spróbujmy zatem odtworzyć to, co już wiemy. Po rodzinnej sprzeczce zdenerwowana Samantha zakłada na siebie ubranie, które na szybko wpadło jej w ręce. Nie robi makijażu, nie zabiera dokumentów ani pieniędzy. Nic nie wskazuje na to, że tego wieczoru planowała wyjść na imprezę czy randkę. Wychodzi i szybkim krokiem, przypominającym bardziej bieg niż spacer, kieruje się do domu swojej najbliższej koleżanki, które oddalone jest o jakieś kilkaset metrów. W tym czasie widzi ją jeszcze siedząca przy pobliskim stawie młodzież. Nikt z tej grupy nie zaczepia jednak Samanty, a i ona nie szuka z nimi żadnego kontaktu. Gdy dociera do celu, drzwi otwiera matka koleżanki. Samantha prosi o spotkanie z jej córką. Kobieta widzi, że dziewczyna jest zdenerwowana. Informuje, że jest zbyt późno i córka nie wyjdzie już przed dom. To właśnie ta kobieta jest ostatnią osobą, o której wiemy, która rozmawiała z Samantą przed jej zniknięciem. Samantha próbuje przekonać jeszcze kobietę do zmiany zdania. Matka koleżanki proponuje, aby 16-latka weszła do środka, ale Samantha odchodzi w kierunku głównej drogi. Wybiera trasę prowadzącą do Opola. Nie wiemy, dokąd szła. W tym kierunku nie mieszkał nikt z jej znajomych. Szła pewnym i szybkim krokiem. Tej nocy ruch mógł być tam nieco większy niż zazwyczaj. W ten weekend w Opolu odbywał się głośny festiwal muzyczny, corocznie ściągający ludzi z całej Polski. Dziewczyna szła poboczem. Mijało ją wiele aut, ale zapamiętało tylko dwóch kierowców. Jeden z nich, który później złożył w tej sprawie zeznania, opowiedział, że dostrzegł ją praktycznie w ostatniej chwili, dlatego zapamiętał tę sytuację. Dziewczyna nie była widoczna, miała na sobie ciemną bluzę, szła nocą, drogą otoczoną przez las. 8-5 minut samochodem, więc ona bardzo duży odcinek przeszła. A czy to się pokrywało czasowo z czasem, kiedy wyszła z domu? Kierowca, który ją zapamiętał, nie był w stanie wskazać dokładnego miejsca, w którym ją wyminął. Na tym kilkukilometrowym odcinku każdy zakręt wygląda praktycznie tak samo. Z jednej i drugiej strony ciemny las, żadnych charakterystycznych budynków i punktów odniesienia. Kierowca wskazał jednak, że było około północy, ponieważ zwrócił uwagę na odbywające się w restauracji przy drodze wesele. Z trasy można było dostrzec bawiących się gości, którzy właśnie szykowali się do oczepin. I jak to na weselu? Ktoś co chwilę wychodzi przed budynek zapalić albo się przewietrzyć. Na dworze prowadzone są rozmowy. Policjanci mieli nadzieję, że któryś z gości zauważył idącą poboczem nastolatkę. Niestety, nikt z weselników jej nie zapamiętał. Może w ferworze zabawy nie zwrócili na to uwagi. A może ten odcinek drogi Samantha minęła już w czyimś samochodzie. Tutaj urywa się ślad. Nie wiemy, co wydarzyło się dalej. Możemy jednak założyć, że nie miała przy sobie drugiego telefonu.
W przeciwnym razie najpewniej skontaktowałaby się za jego pośrednictwem z koleżanką, która nie wyszła na spotkanie przed dom. Czy szła na jakieś spotkanie? Policjanci nie znaleźli takiego śladu, ale nie jest to wykluczone, że wcześniej umówiła się przez któryś z internetowych komunikatorów. Raczej musiała kogoś znać. Raczej znając jej historię, przebieg, raczej musiała kogoś znać z tego auta. Przynajmniej jedną osobę. Rodzina Samanty jest przekonana, że dziewczyna dobrowolnie nie wsiadłaby do samochodu nieznanego mężczyzny. Ale gdyby w pojeździe zobaczyła chociaż jedną znaną sobie twarz, pewnie nabrałaby zaufania. Kilkanaście kilometrów od Jasienia znajduje się miejscowość Stare Budkowice, gdzie w tamtych latach, w sobotnie wieczory, odbywały się dyskoteki, na które zjeżdżało się towarzystwo z pobliskich wiosek. Stare Budkowice są na trasie przejazdu do Ładzy. W śledztwie szybko pojawił się trop, że ta nocna impreza może mieć związek ze sprawą. Samanta mogła trafić na grupę, która jechała do tego miejsca. Choć impreza trwała już od kilku godzin, to wiele młodych osób miało w zwyczaju zjawiać się tam właśnie koło północy. Zabawę rozpoczynano wcześniej, na własną rękę. A gdy w głowach już szumiało od wypitego alkoholu lub nielegalnych substancji, wiele ekip szukało trzeźwego kierowcy, aby zawiózł ich na najbliższą potańcówkę. Być może ktoś z takiej grupy rozpoznał w idącej poboczem dziewczynie znajomą twarz i zaoferowali jej przejażdżkę. Hipoteza wydaje się prawdopodobna, ale od razu nasuwa się kilka pytań. Dlaczego ostatecznie zrezygnowali z tego pomysłu? Bo na dyskotece nikt Samanty tej nocy nie widział. Dlaczego minęli Stare Budkowice, jadąc 17 km dalej do Ładzy? Może z tej okolicy chcieli zgarnąć jeszcze jednego imprezowicza? Może w trakcie podróży zmienili plany i postanowili znaleźć ustronne miejsce, aby zabawić się inaczej? Niedaleko miejsca znalezienia ciała jest taka charakterystyczna zatoczka. Jeden z policjantów wspominał, że niegdyś było to popularne miejsce młodzieńczych schadzek. W obrębie 2 kilometrów są także specjalne miejsca parkingowe, takie z ławeczkami i altaną, które także często były odwiedzane przez młodzież. Szczególnie podczas ciepłych, czerwcowych wieczorów. I to mogą być osoby z grona znajomych. Natomiast coś musiało się wydarzyć, co zezłościło sprawcę i doprowadziło do furii. A to mogą być różne rzeczy, mógł być się czuć w jakiś sposób zaszantażowany, czy zagrożony coś, co zostanie ujawnione. Nie, że tutaj możemy fantazji mieć bardzo dużo, bo tak naprawdę nie wiemy. Ja się zastanawiam nawet, jeżeli, na ile te osoby są blisko ze sobą, w jakiś sposób do tej pory, bo one są związane ze sobą w emocjonalny sposób, są związane ze sobą właśnie tym, co się tutaj dzisiaj, gdzie jesteśmy, wydarzyło. Oczywiście to, że w samochodzie był ktoś, kogo Samanta znała, jest tylko jedną z hipotez. Nie możemy przecież wykluczyć, że dziewczyna wsiadła lub została siłą wciągnięta do auta przez przypadkowych, nieznanych ludzi, którzy mogli nawet nie pochodzić z tego regionu, a na drogę leśną za Ładzą trafili zupełnie przypadkowo. Ten trop także jest brany pod uwagę przez śledczych. Niedługo przed swoją śmiercią Samanta zakończyła burzliwy związek ze starszym od siebie chłopakiem mieszkającym w okolicznej miejscowości. Były partner dziewczyny został przez śledczych dokładnie sprawdzony. Miał na ten wieczór alibi. Ponadto jego profil genetyczny nie pasował do tego zabezpieczonego na miejscu przestępstwa. Uznano, że nie ma on związku ze śmiercią 16-latki. Dzisiaj te osoby mają 30 lat, tak liczymy, około 30. Mają swoje rodziny, mają partnerów, żyją z tym, co się tutaj stało i co się wydarzyło tamtej nocy. Ta odpowiedzialność być może teraz spoczywa na tym, że to zwykła uczciwość, zwykłe człowieczeństwo, stawić temu czoła teraz. Samanta byłaby dziś przed 30. Pewnie pracowałaby jako fryzjerka. Może miałaby już swoją rodzinę. Czy jej oprawca i świadkowie tego przestępstwa prowadzą teraz normalne i szczęśliwe życie? Trudno mi w to uwierzyć, bo o takich zdarzeniach się nie zapomina. Ta myśl wraca pewnie do nich każdego dnia i być może zastanawiają się teraz, kiedy policja zapuka w końcu do ich drzwi.
Bardziej chyba tak sobie analizuję, bo to też jakby w obrębie wiekowym obracałabym się w wieku tych osób, których się obracała Samanta. Samanta się obracała w swoich równolatkach lub ciut starszych, tam około 20-20 paru lat. Nie wykluczyłam tutaj kobiety, dlatego że ona też wśród takich znajomych się obracała i jakoś podejrzewamy, że to mogło też by toczyć się wokół wyjazdu na imprezę, jakiejś takiej spotkania towarzyskiego. Na pewno sprawca nie kontrolował swoich emocji. Musiał być pod bardzo dużym wzburzeniem albo był pod działaniem jakichś środków psychoaktywnych. Zatem kogo powinniśmy szukać? Że sprawca był dosyć impulsywny, z takimi cechami agresywności, mógł sprawiać duże problemy wychowawcze gdzieś na poziomie szkoły podstawowej, czy tam średniej, tak, w takim okresie adolescencyjnym. Mógł eksperymentować, czy gdzieś no, mieć do czynienia ze środkami psychoaktywnymi, alkoholem, czy nawet narkotykami, tak? Nie było mu gdzieś tam obojętne. Już w młodości. Tak, mógł eksperymentować, ale był dosyć sprytny i sprawny, taki społecznie. Mógł mieć dosyć dużą siatkę też jakichś znajomych, ale raczej obracał się w towarzystwie, które raczej mógł mieć problemy z prawem. Raczej mogło mu nie przeszkadzać zasady i normy społeczne, że to może być osoba, która je łamie i nie przestrzega. Ja może dodam, pojawiła się ostatnimi laty nowa metoda, metoda fenotypowania, czyli określania cech fizjonomii osoby, której profil genetyczny został zabezpieczony na miejscu przestępstwa. W zeszłym roku mieliśmy w Polsce pierwszy taki przypadek. Być może o tym słyszeliście, bo było o tym głośno w mediach. Chodziło o stworzony przez Amerykanów wizerunek sprawcy przestępstwa w parku na Zdrowiu w Łodzi. Zresztą nagrałem nawet o tym krótki film na YouTubie, który całkiem nieźle się poniósł, bo obejrzało go ponad 500 000 osób. Technologia jest dziś tak rozwinięta, że na podstawie twojej śliny, włosa czy innego śladu z twojego ciała, specjaliści w laboratorium są w stanie odtworzyć twój przypuszczalny wygląd, uwzględniając też przybliżony wiek, kolor oczu, skórę lub masę ciała. Są takie badania i to Amerykanie chwalą się takimi efektami, że na podstawie fenotypowania dochodziło do ujawnienia przestępcy. Jesteśmy w trakcie badań, które mają określić, czy jakość tego materiału biologicznego, którym wciąż jeszcze dysponujemy, pozwala nam zlecić badania fenotypowania. Jeśli tak, no to oczywiście zlecimy takie badania. Niewykluczone, że sięgniemy po pomoc instytucji amerykańskiej. Chciałbym widzieć minę sprawcy albo świadków tego zdarzenia, gdy za jakiś czas zobaczą w mediach znany im dobrze wizerunek. Gdy zrozumieją, że nie ma już ucieczki od odpowiedzialności. Moglibyśmy zaapelować do świadka, który tutaj był i to widział. Czyli do osoby, która była w tym samochodzie. Tak naprawdę dla osób, które były świadkami i nie chciały w tym uczestniczyć, bo zostały w jakiś sposób do tego namówione, albo zostały zmuszone, albo zostały w jakiś sposób, zostało im zakazane mówienie o tym, co się wydarzyło, tak? Mimo że chciałyby powiedzieć, ale z jakiegoś powodu się boją. To myślę, że to jest dobry moment na to, żeby trochę zweryfikować to, czy w ten sposób chcą żyć do jakby jeszcze, nie wiem, 50-60 lat. Gdy rozmawiałem z policjantami prowadzącymi to śledztwo, zrozumiałem, że oni nie odpuszczą. Są niezwykle zaangażowani i zdeterminowani, aby rozwiązać tę zagadkę. Nawet jeżeli nie uda się tego zrobić w najbliższym czasie, to sprawca tej zbrodni musi wiedzieć, że jeszcze przez wiele długich lat nie może żyć spokojnie. Sprawa Samanty przedawni się dopiero w 2051 roku. 30 długich lat życia w niepewności i strachu. Być może, że oni zostali zastraszeni przez tego sprawcę, który też spanikował. Być może, nie wiem, te osoby są ze sobą mocno związane. Pewną tajemnicą, którą niosą ze sobą przez życie. I to nie chodzi o to, czy ktoś pęknie, czy nie pęknie. Tylko chodzi o to, że to jest czyjaś, to było czyjeś dziecko, to jest czyjeś dziecko, które już nie żyje. A świadkowie nie chcieli w tym uczestniczyć. Oni zostali do tego sprowokowani i w jakiś sposób zostało im to narzucone. Żaden świadek nie chce uczestniczyć w zbrodni.
zostali przypadkowo w to wciągnięty. Oni zostali jakby zaproszeni do gry, jaką jest morderstwo. Taka tajemnica to bardzo duże obciążenie. Te osoby niosą to przez życie i wnoszą te tajemnice do swoich rodzin. W którymś momencie ich partnerzy lub partnerki mogą zacząć coś podejrzewać. Połączą pewne fakty i odkryją, że ukochana osoba ma pewien mroczny sekret, przez który nie może spać spokojnie. Najchętniej zaapelowałabym do tych partnerów, do tych partnerek, którzy być może w przypadkowy sposób dowiadują się, kim ich mąż czy żona byli świadkami. Może nawet przez lata domyślają się, ale odrzucają od siebie te myśli. Tak, bo to jest straszne, bo to jest niewyobrażalne. Nasz mózg tego nie jest w stanie przyjąć. Za pomoc w zamknięciu śledztwa przewidziana jest nagroda pieniężna. Otrzyma ją osoba, która wskaże policjantom sprawcę lub uczestników tego wydarzenia. Jeżeli ta informacja będzie prawdziwa i doprowadzi do przełomu w śledztwie, informator otrzyma 10 tysięcy złotych. Jeżeli wiesz coś o sprawie, skontaktuj się z policją. Funkcjonariusze zapewniają oczywiście pełną anonimowość. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie odcinka.